Państwa o świętych tych takich katolickich, oczywiście, że Biblia mówi, że każdy jest święty, że wy jesteście świętymi, to znaczy, że macie być czyści, bo Jahwe jest święty. Jesteście świętymi świadkami wybranymi. To oni szukają ludzi jeszcze bardziej świętych, a ci jeszcze bardziej święci ludzie, no to wiadomo, że jako słudzy diabła, no to 100 razy gorsi są od szatana. A gdy znajdzie jednego takiego współwyznawcę, czyni go 100-kroć gorszym od samego szatana diabła. No, także widzicie Państwo, jak ja teraz do pracy musiałam zrobić tysiące badań, różnych takich rzeczy, to mnie zmogły korzonki. Końskiej maści nie było, bo jak jej za dużo było, no to jak ta krowa, gruba świnia wyjeżdżała pod las, ta lipska, to ona chciwie i szybko wszystką maść końską wybrała. Także proszę Państwa, na tyłeczek nie było czym posmarować, bo to trzeba było mieć nagle pod ręką. Poza tym ta gruba Ewka powiedziała, że ona mnie tu podleczy. Jak tak podleczy, to się wcale nie odzywa. I takie to, jak nie katoliczki, to moherowe inne, moherowe lepsze i moherowe gorsze, które same nie wiedzą, po co one żyją, niekonkretne, nieskuteczne, a do plotkowania, do tego, że żeby im się ten język obracał w kółko jak Katarynka, to tak. I to przypomina mi czasy Mojżesza, proszę Państwa, że Mojżesz w sumie to miał samych przeciwników, tak jak organizował, tyle dobrego robił, tyle dobrego chciał zrobić, to miał pełno takich wokoło siebie przeciwników, którzy buntowali, rozjuszali towarzystwo, pobudzali wszystkich innych, kolejnych ludzi do gniewu, no i po prostu miał samo piekło dookoła siebie. Tego piekła to nie trzeba szukać gdzieś tam w życiu pozagrobowym, tylko tak samo było z Jezusem Chrystusem. Przyszedł, dawał im jeść, dużo dobrego. No, w ramach planu Bożego, no to nic innego tam nie miało być, że Jezus Chrystus, jak miał rozmnożyć ten chleb i ryby, i nawet wino, to nie miało to być na akord, tylko to miało być tu i teraz, potrzeba chwili, potrzeba sytuacji, prawda, żeby coś pokazać przez ten symbol rozmnożenia. A tutaj ile tych głodnych mają i w tych karitasach i też to samo. A jak co, to strasznie się i tak i sami nienawidzą, i nienawidzą tych, którzy gotują, ciężką pracę wykonują, dają, a rozdają. Nawet tutaj na Lubelskiej 32 w tym karitasie to było tak, żeśmy słyszeli, jak taki dziad wyłaził i wrzeszczał na tego Michałka pięknego i ujadał, i ujadał, no bo oni powiedzieli, żeby już szybciej wychodzić, żeby się, bo oni, te dziady jak wyjdą, to jeden to wczoraj wyszedł i nawijał, i gadał, i gadał, i gadał. No to więc, dziadu, nie pójdziesz do przodu? I tak stoi, i gada, i tu, i takie pretensje, i takie rzeczy. No ja wiem, że się chce nagadać, ale jak widzicie Państwo, stoi kolejka. Ludzi w kolejce za dużo, przyszedł też i Przybyłowicz. No co zauważyła kamera Google, że pełno ludzi, buble, przyszli i chcą, i że ten narzeka, i no to wiadomo, że życie jest ciężkie, zwłaszcza wtedy, kiedy się je tak jeszcze widzi, bo to się dolewa oliwy do ognia. No, także proszę Państwa, takie radio, które omawia praktycznie wszystko. Ojciec Święty to mieszka w niebie. Jezus powiedział, Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święcie imię Twoje. Jakie to imię jest Jego? Czy wiesz, że Jahwe? Ludzie nie mają zielonego pojęcia i wiedzieć nie chcą, a nawet wtedy, tak jak to przyszedł Jezus, żeby coś dobrego, mądrego powiedzieć, zrobić dobrze i Ty powiesz, że Bóg się nazywa Jahwe, to oni Ciebie po prostu oplują. A potem jak Jezusa i jeszcze i zamordują. I do Maryi się modlą, Boga nie znają, znać nie chcą, a jeszcze Ciebie zabiją, jak Ty pójdziesz im głosić prawdę. No to więc właśnie wtedy tutaj w Polsce, a od roku 1905, gdy pojawili się Świadkowie Jehowy, no to wiadomo, jaki stosunek jest moherów do Świadków Jehowy tu w Polsce. No niech się tak pomodlą, niech się pomodlą. Radzi przez. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa,
siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci Twój krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata, a Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ale wiesz, ta ciężka była trochę, idę tak do pracy. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Bóg zapłać za wspólną modlitwę, modlił się Grzegorz Suwałk. Jezu, ufam Tobie z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem. Ojcze przedwieczny, ofiaruję ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Bóg zapłać, modliła się rodzina Kończalików Zdańska. Bóg zapłać, z Panem Bogiem. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, kto się z nami modlił? Ciebie sława z Bogowa, z miłosierdzia Bożego. Bóg zapłać, z Panem Bogiem. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dziękuję bardzo. Bóg zapłać z Panem Bogiem. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo Pana naszego Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Bóg zapłać, modliła się Lucyna z parafii Jana Chrzciciela w Piszu. Bóg zapłać z Panem Bogiem. Święty Boże, święty, mocny, święty, nieśmiertelny. Miłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty, mocny, święty, nieśmiertelny. Miłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty, mocny, święty, nieśmiertelny. Miłuj się nad nami i nad całym światem. Modlitwa w intencji młodzieży. Panie Jezu Chryste, w synagodze w Nazarecie do siebie odniosłeś słowa proroka. Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ mnie namaścił i posłał, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie, abym uciśnionych odsyłał wolnymi. Przez posługę dzieła ewangelizacji w świecie uświęcaj nas swoją świętością i uwalniaj nas od wszelkiego zła. Młodych Polaków i Polki obdarzaj mocą Ducha Świętego, by mogli rozpoznać Twoją boską miłość, przyjąć do swoich serc i realizować ją w życiu. Zapalaj dziewczęta i chłopców entuzjazmem do życia w prawdzie, miłości i pokoju z siostrami i braćmi. Uwalniaj młodych od wszelkich form uzależnień i zniewolenia. Niech staną się fundamentem pod budowę cywilizacji miłości na miarę trzeciego tysiąclecia. Pani Jasnogórska, wypraszaj młodym radość, czystość serca i odwagę do zwyciężania zła dobrem. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Dziękujemy całej rodzinie Radia Maryja za wspólną modlitwę ku czci Bożego Miłosierdzia. W studiu Radia Maryja wraz z nami modlili się pielgrzymi ze Szczecina, pani Józefina i pan Wojciech. Pani Józefino, pozdrawiamy kogoś. Nie, panie Wojciechu, nie, dziękuję za modlitwę i wszystkiego dobrego. Z Panem Bogiem. Yeah.
Z życia swego ceny dał, a potem płaczesz jak dziecko. Błagalny znów podnosisz wzrok, nie pozwól jednak smutkowi, by ci odebrał resztę twego dnia. Poszukaj nowej nadziei, a miłosierdzie twoje jak ogromne słońce. Nie, przyjedź właśnie. Ogrze na nas dodaje sił każdego dnia. Uwierzmy jeszcze raz, że warto iść pod wiatr. Nie poddać się temu, co złe. A, no nie, nigdy nie poddaj się. A, też gruba Ewka dzwoniła i powiedziałam, że no to na razie. Same takie, wiesz, gadać, pierdolić dwa dni, no to tylko mogą w kołchozie mohery. Ja się do tego nie nadaję. Gadać tak bez tołku, tak bez sensu, jak pod tymi drzwiami stoją z petami, z papierosami. Państwo zobaczą, taka sytuacja w Warszawie. Ilu mamy plotkarzy? O czym oni gadają? Cały czas gadają. Którzy jakby rozwiewają wstępnie wątpliwości bardzo istotne i pojawiające się w mediach w ostatnich godzinach, a mianowicie wszyscy trzej potwierdzają, że słyszeli sygnały dźwiękowe jadącej kolumny Biura Ochrony Rządu. Ostatni ze świadków nawet mówił o tym, że samej kolumny nie widział, ale słyszał sygnały jadącej kolumny. Szanowni Państwo, wszystkie te czynności realizujemy pod ścisłym nadzorem i w ścisłym kontakcie z prokuraturą, która prawdopodobnie w poniedziałek przejmie do dalszego prowadzenia to postępowanie. Będzie to prokuratura okręgowa w Krakowie. Podkreślam, że są to wstępne czynności, wstępne informacje, ale opieramy się o materiał procesowy, a więc o zeznania świadków, którzy, jak wspomniałem wcześniej, składali swoje zeznania po uprzedzeniu odpowiedzialności karnej, co w naszej ocenie daje wysoki poziom wiarygodności. Jednocześnie apelujemy do wszystkich tych, którzy byli świadkami tego zdarzenia, o zgłaszanie się do nas i przekazywanie informacji. Dziękuję bardzo. Jeszcze może, pani dyrektor, przepraszam, jedno w uzupełnieniu po tym, co powiedział pan komendant. To taka informacja dla tych, którzy się pastwią, bo tak mogę powiedzieć, nad Biurem Ochrony Rządu dzisiaj. Podczas szczytu NATO mieliśmy około 120 delegacji, a w związku z tym ponad 100 zespołów ochronnych. Czy było jakieś zadraśnięcie chociaż między samochodami podczas przewozu tych osób ochranianych? Nie. I to było wszystko głównie w jednym mieście, w Warszawie. Bardzo profesjonalnie, bardzo dobrze to było przygotowane i skoordynowane. Przeprowadziła tę akcję, tę pracę wykonała ta służba Biura Ochrony Rządu i naprawdę to świadczy o umiejętnościach naszych funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu. Więc proszę naprawdę to też wziąć pod uwagę. Bardzo dziękuję, dziękuję panie komendancie. Proszę państwa, czas na pytania. Zdaję sobie sprawę oczywiście, że pytań jest wiele, dlatego ogromna prośba, żeby jedno pytanie, jedna redakcja, tak żeby każdej redakcji dać szansę. Bardzo proszę. Miłosz Kłeczek, TVP Info, to ja będę miał po jednym pytaniu, ale do każdego z panów. Pierwsze pytanie do ministra Mariusza Błaszczaka. Panie ministrze, mówił pan, że rozmawiał z panią premier Beatą Szydło i powiedział pan ogólnie, że pani premier czuje się dobrze. Prośba o jakieś szczegóły, tak normalnie po ludzku, czy pani premier mówiła może, co ją boli, jakieś otarcia, dolegliwości, potłuczenia po tym wypadku, jakieś konkrety. I jeszcze też do pana ministra Błaszczaka, ponieważ a propos tych komentarzy opozycji, pan również mówił o różnych krytycznych wypowiedziach. Mamy szefa klubu Platformy Obywatelskiej Sławomira Neumanna, który zapowiada, że Platforma wystąpi do NIK o zbadanie procedur w BOR i jednocześnie również na Twitterze Sławomir Neumann oskarża pana. No ale gdzie nagle na drzewa wjechać? I mówi, że to jechali, nie mieli potrzeby. Gdzie nagle na drzewa? Albo tam ci policjanci jechali i prosto do jeziora. Mniejszych osób w państwie, więc prosiłbym o komentarz do wpisu pana Neumanna. I również drugie pytanie do ministra Zielińskiego w sprawie zapowiadanych zmian w Biurze Ochrony Rządu. Ma powstać narodowe
Biuro Ochrony, jeżeli dobrze pamiętam. To jeszcze nie jest robocza nazwa. Narodowa Służba Ochrony. Tak, Narodowa Służba Ochrony, tak, w ramach reorganizacji Biura Ochrony Rządu. Kiedy ewentualnie możemy spodziewać się, że będzie już podana konkretna nazwa i kiedy te wszystkie reorganizacje zostaną zakończone. I pytanie do pana komendanta, może takie trochę szczegółowe, ale też interesujące. Czy w trakcie tego wypadku, czy to było tak, że rządowa kolumna samochodów poruszała się i wtedy kierowca tego Seicento, skręcając w lewo, bezpośrednio uderzył samochód, w którym jechała pani premier? Czy to było tak, że on zajechał drogę rządowej kolumnie i dopiero wtedy samochód, w którym przemieszczała się pani premier, uderzył w Seicento? Dziękuję. Jeżeli chodzi o moją rozmowę z panią premier, ja umówiłem się, że odwiedzę panią premier w szpitalu, dłużej porozmawiamy. Zapytałem, jak mogę określić, bo spodziewałem się, że takie pytanie z państwa strony padnie, jak mogę określić samopoczucie pani premier. Odpowiedziała, że dobrze, że samopoczucie jest dobre. No, rozmawialiśmy na temat okoliczności tego zdarzenia, ale rozmawialiśmy też o tym hejcie. I to jest rzeczywiście bardzo, bardzo dziwne, dlatego że już raz opozycja te metody stosowała. Przypomnę lato 2010 roku, niesławnej pamięci poseł z Biłgoraju na krakowskim przedmieściu seansy nienawiści organizował. Doszło jesienią 2010 roku do mordu politycznego, a dziś znowu agresja. Znowu obrona tych, którzy są agresywni, którzy stosują przemoc, którzy rzucają się pod samochody. Powiedziałem o Warszawie, o Krakowie, ale każdego dziesiątego w Warszawie mamy manifestacje ludzi, którzy sami mówią, że ich celem nie jest przedstawianie własnych poglądów, ocen, opinii, tylko odebranie możliwości zorganizowania na przykład wspólnej modlitwy innym. Tak mówią ci ze Stowarzyszenia Obywatele RP. Mówią o tym publicznie na konferencji prasowej z liderem Komitetu Obrony Demokracji, że oni chcą blokować innych. Tak było przed Świętem Niepodległości, chcieli zablokować Marsz Niepodległości. Tak mówią i robią co miesiąc, chociażby wczoraj też próbowali zablokować uroczystości. No przecież to jest czymś niezwykle dziwnym. Dlaczego oni chcą ograniczać prawa innych i przedstawiają siebie w roli ofiar? Ci, którzy są napastnikami, ci, którzy chcą ograniczać prawa innych, przedstawiają siebie w roli ofiar. No ale to wynika w moim przekonaniu z tego, że poprzedni rząd, politycy poprzedniej koalicji rządzącej nie mogą wciąż pogodzić się z tym, że stracili władzę. Jak sama opozycja totalna mówi, chcą atakować rząd Prawa i Sprawiedliwości poprzez ulicę i poprzez zagranicę. No więc mamy ataki poprzez ulicę, mamy ataki poprzez zagranicę. Nakręcanie spirali nienawiści doprowadzi prędzej czy później do tragedii. A więc ta nienawiść, która teraz na Twitterze na przykład wpisy, już nie będę mówił po nazwiskach, ale łatwo znaleźć te wpisy, no to jest haniebne. To jest, proszę Państwa, haniebne. To jest haniebne. A pan Neumann, no cóż, na więcej go nie stać. Tylko tyle. Może by odpowiedział, jakie działania podjął wtedy, kiedy był wiceministrem zdrowia. Jakie działania podjął, kiedy był politykiem, przecież ważnym politykiem Platformy Obywatelskiej, wtedy, kiedy doszło do tragedii smoleńskiej? Czy jakieś działania podjął? Nie, nie podjął. Teraz atakuje. I jeszcze, żeby jakoś sensownie atakował, no ale atakuje z maczugą w ręku. No proszę bardzo, na tyle go stać. Opinia publiczna to oceni. A jeżeli chodzi o kontrolę NIK-u, niedawno była kontrola NIK-u, jest to wszystko dostępne. Zresztą zmiana procedur ochronnych, o której mówiłem z maja ubiegłego roku,
została przeprowadzona na podstawie wcześniejszych kontroli Najwyższej Izby Kontroli. A więc proszę bardzo, BOR, tak jak i inne instytucje, są otwarte na to, żeby przeprowadzały instytucje procedury kontrolne. Niczego się nie boję. Dziękuję bardzo, proszę panie. Każda kontrola, jeżeli będzie obiektywna, na pewno odnotuje pozytywne zmiany. W ciągu 2016 roku prowadzone w Biurze Ochrony Rządu, choćby tę, że przedtem ta instrukcja producencka, która zakładała, że opony w samochodach nie powinny być używane dłużej niż 2 lata, była lekceważona i używano ich nawet do 5 czy 6 lat. To się już nie dzieje. Właśnie wszystkie opony, ogumienia zostały w tych samochodach, zwłaszcza samochodach pancernych, wymienione po tamtym zdarzeniu samochodem pana prezydenta Andrzeja Dudy. Zmieniły się procedury, jest nabór, więcej szkoleń, jest lepsze zarządzanie. Naprawdę kontrolę możemy zaprosić. Ale będą dalsze działania oczywiście. Będą dalsze działania, będą dalsze zmiany, bo to, co zrobiliśmy, co się udało zrobić w ciągu jednego roku, nie jest oczywiście wystarczające. Dlatego jest ten projekt nowej ustawy. Jeżeli chodzi o pana przewodniczącego Neumanna, to proponuję, żeby nie używał takiego sformułowania, że to jest indywidualna odpowiedzialność pana ministra Błaszczaka, bo chciałbym mu powiedzieć, że także moja. Tak, zapraszam do dyskusji również ze mną. Ja również się czuję odpowiedzialny. Razem z panem ministrem Błaszczakiem, ale oczywiście ja też jestem gotów do rozmowy na ten temat. Żeby ludzie kichy sobie zatkali. Proszę, żeby pan Neumann jakby uznał przynajmniej, że to nasza wspólna odpowiedzialność. Prawda? Żeby ludzie sobie jakieś kichy zatkali? Jeżeli chodzi teraz o terminy. Jest, panie redaktorze, ten projekt ustawy w wersji roboczej, można powiedzieć, gotowy. Ja nadzoruję przygotowania związane z jego kształtem ostatecznym. Parę rzeczy trzeba jeszcze uzgodnić. Myślę, że najważniejsza kwestia to właśnie ta, o której wspomniałem, prezentując koncepcję tego nowego kształtu Biura Ochrony Rządu, czy tej służby, która będzie inaczej się już nazywała. Chodzi o zadania za granicą. Musimy je dobrze zdefiniować i w porozumieniu z innymi resortami, z MSZ-em, z MON-em, ale w ogóle w ramach całego rządu dobrze pouzgadniać, bo jeżeli Biuro Ochrony Rządu miałoby tam mniej zadań, takie są wnioski na tym etapie, to inne służby muszą je przejąć. Właśnie tutaj jest kwestia uzgodnienia. I właśnie może od tych uzgodnień będzie, od ich tempa zależało w pierwszej kolejności to, kiedy projekt będzie gotowy. Jest kwestia też druga, wielkości tej służby. Z szacunków, jakie przeprowadziliśmy, wynika, że ona powinna być mniej więcej dwukrotnie większa, jeżeli chodzi o stan etatowy wobec tego, co jest realnie dzisiaj. Bo limit jest oczywiście większy, ale on nie jest wypełniony. Więc tutaj też jest to kwestia uzgodnień z ministrem finansów, bo to są wydatki. Ale na pewno ta służba musi być rozbudowana, musi być większa. Większa również od limitu, nie tylko od tego realnego jego wypełnienia. Myślę, że ministerstwo będzie ze swojej strony, z naszej strony gotowe w ciągu miesiąca, jeżeli chodzi o to, co do nas należy, jeżeli chodzi o przygotowania, i moglibyśmy, jak sądzę, o takim okresie myśleć, żeby wystąpić z tym projektem do uzgodnień. Bo ona myśli, że za 5-60, jak w czasie komunistycznym, kiedy siedzieli na pokojach i wyłudzali od państwa na kawę, na herbatę, proszę dać na kawę, na herbatę, bo im się należy.